Dziękuję. Ja w nawiązaniu do systemu demokratycznego, w którym jak widać musi pan na razie funkcjonować, jaki jest problem w koalicji z Grzegorzem Braunem, który ma, zdaje się, bardzo podobne do pana poglądy, a mimo wszystko od lat nie dogadujecie się panowie. Jak to jest? Nie mam żadnych trudności z panem Grzegorzem Braunem, tylko pan Grzegorz Braun parę lat temu oświadczył, że jestem agentem rosyjskim. Po czym po roku sam został oskarżony, że jest agentem rosyjskim i zrozumiał na czym to polega, czy agentem rosyjskim. Otóż nie ma problemu. Problem polega na tym, że my możemy, jego poparcie jest rzędu 1% i my możemy stracić z naszych 5% 2 z tego powodu, bo on jak zaczyna od tego szczęść Boże i tak dalej, to się zraża część ludzi niestety i to może być strata. Myśmy startowali kiedyś z LPR-em. Myśmy mieli w sondażach 3%, LPR miał 7% i dostaliśmy razem 1. Dlatego, że liberałowie nie chcieli głosować na narodowców, narodowcy na liberałów. Także to elektoraty się niekoniecznie dodają. Niekoniecznie dodają. Także to o tym trzeba pamiętać. Ja go bardzo lubię, on jest bardzo, bardzo rozsądny, ma pomysły. Tak, nie, ja go bardzo lubię, naprawdę. Tylko ja nie wiem, czy jest wartość dodana, czy ujemna, bo to o to tylko chodzi.